Cześć. Dziś zapraszam na film o pudełku na chusteczki. Pracę zaczynam od dokładnego oszlifowania chustecznika papierem ścielnym. Tabliczkę dekoracyjną maluję podkładem, dlatego że wykonana jest ona z dość śliskiego materiału, a kiedy podkład wyschnie, maluję ją na biało farbą akrylową. Nie wiem, jak to się stało, ale nie nagrało mi się bejcowanie chustecznika. Pomalowałam go bejcą wodną Bartek w kolorze popiel jasny. W tej chwili zabezpieczam pudełeczko lakierem. Będę bieliła chustecznik. Niewielką ilość białej farby nabieram na pędzelek. Pędzelek dodatkowo wypisuję gdzieś na chusteczce i dopiero takim prawie suchym pędzelkiem pocieram o pudełeczko. Tabliczki wybrałam serwetkę z różami. Rozwarstwiam ją, używam tylko jednej górnej warstwy. Układam sobie na tabliczce tak jak chcę, aby była przyklejona, a następnie przyklejam ją klejem do dekupaż, pociągnięciami pędzla od środka serwetki ku jej brzegowi. Kiedy klej wyschnie, papierem ściernym usuwam serwetkę wystającą poza tabliczkę, a następnie zabezpieczam ją lakierem. To jest biała masa szpachlowa do drewna. Za chwilę będę mieszała ją z czarną farbą. Chcę uzyskać taki kolor masy, który będzie zbliżony odcieniem do chustecznika. Tymczasowy preparat, który bardzo ułatwia pracę z szablonami. Spryskuję nim szablon z odległości około 15-20 cm i przyklejam do chustecznika. Dzięki niemu szablon świetnie się trzyma, a masa nie podcieknie pod niego. Przygotowaną masę szpachlową szpatułką nanoszę na chustecznik przez szablon. Boki pudełeczka ozdabiam dokładnie w ten sam sposób, ale używam innego szablonu. Biała farba i pędzelek szczeciniasty, czyli znowu bielenie. Tym razem będę bieliła wzory odbite przez szablon. Zabieg ten bardzo ładnie je podkreśli.
samą białą farbą przecieram brzegi tabliczki. To jest srebrna pasta antyczna. Ona daje taki bardzo fajny, delikatny połysk. Nawieram niewielką ilość na palec i przecieram nią otwór chustecznika, jego narożniki oraz tabliczkę dekoracyjną, a w zasadzie jej brzegi. Mówiłam o tym wcześniej, ale po każdym etapie pracy zabezpieczałam pudełeczko lakierem. W tej chwili klejem magicznym przyklejam tabliczkę dekoracyjną do pudełeczka. Gotowy chustecznik prezentuje się tak. Ślicznie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.